Witam serdecznie na kolejnych konsultacjach Fibonacci Team od kuchni. Dzisiaj mamy pierwszy dzień grudnia i zaczynamy kolejne spotkanie webinarowe. W dniu dzisiejszym przedstawimy dwie koncepcje, właściwie dwa panele. Pierwszy panel dla początkujących, czy dla osób, które chcą sobie zrobić takiego swego rodzaju powtórkę, jeśli chodzi o układy harmoniczne, o podstawowe elementy związane z tym, jak one wyglądają, jak na nie zagrać, takie proste układy. Natomiast część druga, zaawansowana, czyli troszeczkę będziemy wplatać teorii fal Elliotta, porozmawiamy sobie o fraktalności i o tym, jak rozgrywać układy na jakich zasobach, bo to też jest wbrew pozorom dosyć ważne. Co przedstawimy na samym początku? Konkretne założenia formacji harmonicznej nietoperza. Zaprezentujemy dwa motywy rynkowe pojawiające się najczęściej. Jak pewnie się domyślacie, to są motywy, które posłużą nam do tego, żeby wchodzić w pozycję lub szukać potencjalnego setupu. Jeden bardziej agresywny, drugi bardziej aktywny. Tutaj też powiemy, jakie są wady, jakie są zalety. I tutaj słowo klucz, dywergencja, coś chyba, czego jeszcze nie pokazywaliśmy, jeśli chodzi o wątek harmoniczności, dlatego że on, jakby ten element, dywergencja, to potwierdzenie, pojawia się w układach, które są dosyć głębokie. I takim głębokim układem, jednym z głębszych, jest właśnie układ nietoperza. W jaki sposób ta dywergencja chodzi pomiędzy wskaźnikami, poziomami FIBO? Za chwilkę ją zobaczycie, zobaczycie też oczywiście na naszych transakcjach, jak to można wykorzystywać. Natomiast dla zaawansowanych, tak jak wspomniałem wcześniej, ta teoria fal Elliotta, oczywiście jeden z takich elementów bazowych, tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo nie ma takiej potrzeby. Troszeczkę sobie porozmawiamy o fraktalności. Specjalnie wybrałem takie układy, które nie są idealne, nie są modelowe, dlatego że ja sobie zdaję sprawę, że nie większość, ale tak pół na pół układów jest takich, że ja je zaznaczę. W pewien sposób można powiedzieć, że je naciągnę, tak, i pewnie je zagram, natomiast część z Was mogłaby powiedzieć, że są to układy, które nie mają spełnionych założeń. Też powiem, w jaki sposób to filtrować, tak, odrzucać te sfejlowane układy. Motywy SSW, czyli strategia spóźnionych wejść w spekulacji jednokorzystaniem lustrzanego odbicia, czyli taki element potwierdzający, i na zakończenie alternatywny układ, który nie zadziałał. No i teraz zasadnicze pytanie, czy układy, które nie zadziałały, również można na nich zarobić, czy nie. Też Wam pokażemy stałe, taki jeden motyw bardzo fajnie działa i przejście z jednego układu harmonicznego na drugi. Nie wiem, czy już się domyślacie, co mam na myśli, za chwilkę to zobaczycie, właściwie na sam koniec, tak? Ale dzisiaj, więc też Wam pokażę, w jaki sposób te formacje harmoniczne przenikają między sobą. To jest bardzo ważne, to też ćwiczymy w ten sposób taką forexową wyobraźnię, że tak powiem, ale warto tego typu warianty budować sobie na wysie, bo część układu wewnętrznego może być, albo inaczej, cały układ wewnętrzny, harmoniczny może być częścią układu zewnętrznego. Mało kto o tym, natomiast to jest właśnie przydatne w momencie, jeżeli układ harmoniczny wewnętrzny nie wypali. Większość uczestników kasuje go z wykresu, a to jest duży błąd. Dlatego, że część właśnie tego układu może być składową układu wyższego rzędu, dlatego warto większość mierzeń pozostawić po prostu na wykresie, bo to nic nie kosztuje, tak? A pewne poziomy i tak będą respektowane i tak. Za chwilkę zobaczycie, na czym to wszystko polega. Krótka definicja, właściwie pytanie na początku do Was, czy kojarzycie układ harmoniczny nietoperza? Czy wiecie, jak wygląda, z ilu fal się składa, jakie są główne założenia tego układu? Ręka do góry, kto czy kto nie. Ok, widzę tak, 2/3 z Was kojarzy. Część słabo, część tak pół na pół, ok. Przedstawię Wam moje wnioski, które płyną z takiego już 8-letniego doświadczenia, jeśli chodzi o układy, struktury harmoniczne, poziomy FIBO, metodologię Fibonacciego czy szeroko pojętą geometrię. Powiem Wam najkrótszą definicję. No w jednym zdaniu ciężko mi będzie ją zawrzeć, natomiast myślę, że w 2 minutach się zmieścimy. Same konkrety, jak robicie sobie jakieś notatki lub macie dobrą pamięć, napisujcie, testujcie, bo warto. Potem oczywiście musicie to wdrożyć i sprawdzić, czy ja tutaj mówię jak jest, czy nie, bo rynek oczywiście to potem zweryfikuje wszystko. Natomiast sztywne takie założenia należy znać, tak? I jednym z takich podstawowych elementów składowych całego układu, każdego układu harmonicznego, to jest to, że każdy układ harmoniczny, czy wewnętrzny, czy zewnętrzny, on się składa z 4 fal, z 5 punktów. Tutaj sobie robimy króciutką, dosłownie króciutką powtórkę z tego, co było 2 tygodnie temu. Nie ma potrzeby, żebyśmy to jeszcze raz wałkowali, to już było powiedziane wyraźnie, więc dosłownie szybka taka powtórka, żeby sobie przypomnieć ogólny kształt. Pierwsza fala XA, druga fala AB, trzecia fala BC, czwarta fala CD. Najważniejsza fala ze wszystkich układów, powtarzam ze wszystkich, i z wewnętrznych, i z zewnętrznych, fala CD. Najważniejszy punkt, jeżeli chodzi o układy harmoniczne, punkt decyzyjny, punkt D. Łatwo zapamiętać, D, decyzyjny. Jeżeli chodzi o pewne zależności czasowe, pytanie do Was, zajmowaliście się czasem, analizą poziomej osi, czy też układów harmonicznych, czy układów z klasycznej analizy technicznej. Analiza czasu. Kto się zajmował analizą czasu na Forexie? Jeżeli chodzi o szeroką pojętą analizę techniczną, nie wnikam tutaj, czy chodzi o Fibo, czy nie, czy o Gana, czy się zajmowaliście analizą czasu. To jest, zawsze mnie ciekawi to pytanie, dlatego że ja, odpowiedzi mnie ciekawią, dlatego że ja się zajmowałem i też doszedłem do takich, ktoś mógłby powiedzieć, ogólnych wniosków, tak? Natomiast dla mnie to są tak naprawdę rodzaj informacji, potwierdzenia tych wszystkich elementów opartych na cenie. Tak ja do tego podchodzę. Ok, jaki główny wniosek i dlaczego w ogóle o to zapytałem? No dlatego, że fala CD w czasie powinna być szybsza aniżeli fala AB. I to również się tyczy wszystkich układów harmonii. Tutaj można powiedzieć, to jest trzeci taki element, który jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o układy harmoniczne. Fala CD w czasie krótsza od fali AB. Bardziej dynamiczna, większy impet, no wszyscy wiemy, mam nadzieję, o co chodzi. Po prostu jest taka, może być pionowa ściana, tak, składająca się z 2, 3 świec. Im szybciej, generalnie, jeżeli chodzi o położenie punktu B i położenie punktu D. Jak się domyślacie, to jest kluczowy element i poziomy horyzontalne tych dwóch ekstremów, tych dwóch dołków lub szczytów, one muszą być na pewnych poziomach, na pewnych stałych wartościach. Powiem Wam od razu na początku, co mi się nie podoba lub co uznaję, że jest statystycznie słabsze, natomiast też nie chciałbym Was jakoś mocno zasugerować tym, dlatego że musicie to sprawdzić po prostu. Tak, ja Wam powiem, to według mnie przykład, jaka kombinacja jest silniejsza, natomiast jakie jest modelowe założenie, też Wam powiem. Tak, i sami najlepiej to sprawdźcie, tak? Co Wam działa mniej. Położenie punktu B, tutaj tak naprawdę z tym jest no, największy problem, znaczy problem, w cudzysłowie problem, tak? Bo punkt B według definicji może być na 2 poziomach. Pierwszy poziom to jest 38,2 i drugi poziom to jest 50. Położenie punktu D i tutaj to jest bardzo fajne, bardzo ważne, że nie ma tutaj rozpiętości, że albo taki. Ja generalnie nie lubię takich subiektywnych formacji, że a może tutaj można naciągnąć i tak dalej. Nie, albo jest poziom, jest linia i ja wiem po prostu, co widzę i co gram, albo naciągam, tak? Ale to już nie ma nic wspólnego z takim tradingiem precyzyjnym, który my uprawiamy. Punkt D to jest 8,86. Ok, pytanie do Was. Która kombinacja pierwsza, czyli 38,2 plus 8,86, czy druga 50 plus 8,86, która jest silniejsza? Pierwsza czy druga? No, widzę głosy tak pół na pół, chociaż jest pewna przewaga. Znaków zapytania, czyli coś Wam świta, ale nie do końca wiecie, może ktoś strzela, może nie. Warto to znać. Odpowiedź numer 2. Zaznaczam ją kolorem żółtym I powiem wam, że to są układy, czy ta kombinacja jest przeze mnie o wiele częściej wybierana, aniżeli kombinacja numer 1. Dlaczego? Dlatego, że układ harmoniczny według mojej definicji i troszeczkę Scotta Carneya, bo on też te układy głębokie, tak, Crab, Deep Bad, z tym się zajmował. My też to sprawdzaliśmy i w naszej ocenie, według naszych statystyk, lepiej sprawdzają się układy głębsze. No, tutaj łatwo wychwycić, tak, który jest głębszy, który nie. Jeżeli mam 38, a mam 50, no to 50 wiadomo jest głębsza, bo mi zabiera połowę ruchu tego bazowego, tak, czyli połowę tej fali XA. 50,86, czyli punktem D stałym, poziomem stałym na wysokości punktu D, w naszej ocenie jest układem lepszym, silniejszym, statystycznie częściej występującym. To jest też ważne, tak? Bo na układ 38,2 plus 8,86 możemy czekać, natomiast to jest na zasadzie takiej, że na 10 układów takie prze, nazwijmy je, i 7 głębszych. Więc ona już mi daje to informację, że ok, głębsze występują częściej, są statystycznie lepsze, więc ja pewnie się skupię na tych, które mi dadzą więcej zarobić, prawda? No proste rozumowanie, prosta logika, dlatego wybieram kombinację numer 2. Co jest jeszcze ważne? Jako potwierdzenie układów harmonicznych warto sobie zapisać i warto te pomiary dokonywać, warto ich robić na wykresie, to jest zewnętrzne mierzenie fali BC. Kto się spotkał z takim dodatkowym potwierdzeniem w układach harmonicznych, czyli zewnętrzne mierzenie Fibonacciego układu harmonicznego każdego, tak? Bo tutaj widzę, pytacie, czy Gartley, czy Nietoperz, i Gartley, i Nietoperz, i Butterfly, i Crab, i układ Leonarda, i układ FT-Pattern. Więc jak najbardziej to jest bardzo dobry pomysł, który rekomenduję, mocno rekomenduję, dlatego że fajne klastry tutaj wychodzą. No bo dlaczego mówię, że to jest ważny poziom? Ano dlatego, że tutaj mi zawsze powstaje, no może nie zawsze, okej, zazwyczaj, tak, to jest dęcze słowo, zazwyczaj mi powstaje Fibonacci cluster. No i co to znaczy, że to jest Fibonacci cluster? Ano jest położenie bardzo bliskie, czyli te poziomy albo się na siebie nakładają, albo nie. Jeżeli się nakładają, to jest to klaster Fibonacciego, czyli węzeł, no, albo popytowy, albo branżowy, różnie jest to nazywane, tak? Generalnie jaka jest definicja? Im ciaśniej się na siebie nakładają, im bliżej one występują, tym poziom statystycznie jest silniejszy. Co to znaczy? Dla tradera reakcyjnego, czyli u nas głównie dla Mai, no Maja w naszym zespole się specjalizuje, jeśli chodzi o taki trading reakcyjny, dynamiczny, szybki, na tym, że jest zejście do tego miejsca i reakcja, czyli odbicie, jest szybkie w czasie. To znaczy, że ona po 5 minutach, po 8 minutach księguje już część pozycji. Czyli wchodzi, grubo wchodzi w pozycję precyzyjnie na klastrze w punkcie D, po 10 minutach ona już jest zarobiona. Oczywiście ma wejście, gdzie dostaje małego stopa, no to jest jasne, tak? Ale tego nie musimy tłumaczyć. Tutaj chodzi przede wszystkim o tę dynamikę odbicia, tak? O siłę odbicia, o ten zakres odbicia ceny. I właśnie im dany poziom jest ciaśniej wyznaczony, bardziej precyzyjnie, tym ta dynamika odbicia jest większa. Zapamiętajcie, jeżeli jesteście na niskich TF-ach. Jeżeli jesteście na wyższych TF-ach, no to ja tutaj nikogo nie zmuszam do tego, żeby na niskich, ultra niskich, niekiedy M1, M5, tę dynamikę sprawdzać. Jeżeli chcecie z ciekawości zobaczyć to, to polecam sobie właśnie sprawdzić to w takich momentach, tak? Zresztą to, co pokazuję czy na blogu, czy w panelu tradera Watch My Chart, czy teraz w FxRoomie, generalnie mocno zwracamy uwagę. Jeżeli nas śledzicie, no to wiecie do czego to sprowadza. No i element bardzo ważny, coś czego nie pokazywaliśmy, albo pokazywaliśmy, ale bardzo rzadko, to jest dywergencja na poziomach Fibonacciego. Pytanie do wszystkich, czy wiecie, o jakie poziomy Fibonacciego może nam chodzić? I dlaczego akurat dywergencja? Co tam takiego może być? I dlaczego to się ma bardzo fajnie do nietoperza? Bo w Gartleyu, no raczej tego nie zauważycie. Widzę, że pojawiają się propozycje i piszę może między punktem B a D. No niekoniecznie. Właśnie o to chodzi, że tutaj widzę większość jest takich propozycji, chociaż nie wszystkie. Tak naprawdę mnie tutaj interesują okolice. Czyli jeżeli miałbym być taki bardziej precyzyjny, ten obszar występowania ceny w punkcie D. Co to znaczy? Spróbujmy to naszkicować schematem. Jeżeli tutaj naszkicuję w górę po prawej stronie, bo widzę, że mam więcej tutaj białego miejsca, jakie zostało jeszcze na tablicy. Tutaj mamy falę CD, czyli tutaj mamy punkt C, tutaj mamy punkt D, czyli robimy takie powiększenie. Jak ta fala CD jest zbudowana? Jaką ma konstrukcję? Jaki jest pierwszy poziom, który cena musi pokonać? Pierwsze pytanie do Was. Jaki poziom? Gdzie cena musi pokonać? No bo w punkt D znamy, prawda? 8, 8, 6. Jaki jest poziom poprzedni? Ok, pierwszy poziom cena musi oczywiście pokonać punkt B. Jasna sprawa, czyli tutaj ten breakout ma być. Super. Tak jest, fajnie, że byliście na poprzednich spotkaniach, bo też o tym mocno mówiłem, że to jest bardzo ważny ten moment. Dobra, pokonujemy punkt B, pokonujemy tę 50, lecimy dalej, lecimy 61,8, ok, to pokonujemy, docieramy do pewnego mierzenia. Jakiego? 7,86. No i tutaj się zaczyna, można powiedzieć, cała zabawa, dlatego że no, część z Was może powie, no ok, mamy teraz Leonarda, więc może 7,86. A ktoś może powiedzieć, no ale nie, no czekamy na bata, bo jest głębszy i coś tam lepiej działa. Kwestia subiektywna, naprawdę, czy lepiej działa, czy nie, one działają, one są statystycznie zarabiającymi patternami, tak, więc też nie chodzi o to, żebyśmy się zastanawiali, który da nam więcej zarobić. One, mniej więcej skuteczność jest podobna, tak, to nie teraz o tym będziemy mówić. Jak sprawdzić, że układ Leonarda, czyli 786 przechodzi na bata. Czyli coś, czego nie do końca może lubimy, bo jak się przywiążemy do pozycji Leonarda, to mówimy, no chcemy, żeby się odbiło. No ale rynek nie robi zawsze tego, czego chcemy, a zazwyczaj robi to, czego nie chcemy, a my musimy trzeźwo myśleć. I jest 786, pierwszy test, zaznaczmy tutaj to kolorem. Widzę, że część z Was już mi tutaj podpowiada, ok, bardzo fajnie. Pierwsze dojście. Jakaś reakcja, jakieś znowu dojście, zejście do 886. I co mi tutaj ten układ przypomina? Zwróćcie uwagę. Ja go zaznaczę w tym momencie. Na niebiesko. Czy przypomina Wam to jakieś potwierdzenie i tę dywergencję pomiędzy poziomami 786 a 886? Widzicie dywergencję? No, dywergencja jest, tak, pomiędzy tymi poziomami, dlatego że statystycznie rynek zareaguje zazwyczaj na 7,86, no i potem na 8,86 ma wyhamować. Ok, widzę, że tutaj rzucacie propozycję formacji klina. Czy o czymś takim mówicie? Witamy, my tutaj już spotkanie już się zaczęło, rozmawiamy dzisiaj o formacji harmonicznej nietoperza, właśnie przedstawiamy główne założenia i za chwilkę przechodzimy do konkretnych setupów, konkretnych układów i konkretnych modeli wejścia w pozycję. Ok, co widzimy? Widzimy formację wedge, formację wagi, formację klina zniżkującego, no, która została wykonana na dywergencji pomiędzy poziomami 7,86 a 8,86. Czyli mowa oczywiście o tym tutaj takim, o tej formacji, gdzie cena się porusza między górną a dolną podstawą. To jest tak, żeby, dlaczego? Powiedział nawet bardziej psychologicznego punktu widzenia. Macie 786, cena reaguje, Wy jesteście w pozycji długiej i widzicie, że się zaczyna konsolidować, lekko schodzimy w dół. Wybija Was na stopie. No i pytanie za 10 punktów. Co się dzieje, jeżeli wybija Was z pozycji na stop lossie, ale widzicie, że cena zatrzymuje się na 8,86, czyli de facto na następnym poziomie FIBO? No, część uczestników może powiedzieć tak, no dobrze, miało się odbić, nie odbiło się, obraziłem się i wyszedłem, zamknąłem platformę. Wiem, że część osób tak robi, to się może wydaje dla większości śmieszne, ale tak jest. Po pojedynczej transakcji są w stanie się traderzy, chociaż ciężko ich nazwać traderami, tak, może początkującymi, ale są w stanie się obrazić na formację, tak. Ja mówię spokojnie, pojedynczy stop loss w żaden sposób nie powinien wpłynąć na nasz wynik. Patrz, co się dzieje dalej. Gdzie ta cena się odbijała? Może się w jakiś sposób do 886, może się pojawiła dywergencja, może się pojawił free drive pattern, tak? Czyli ostatnie dołki na takich na mniejszej dynamice wybijane na stop lossie na przykład, tak? Są motywy wychodzenia na stopie, czy czyszczenia stop lossów. I tutaj bardzo często na bacie, zwłaszcza na bacie, to zaobserwujecie. I to jest tak naprawdę taka mega fajna wskazówka, która Wam pokazuje zachowanie ceny właśnie na nietoperzu. Tak jak mówię, na Gartleyu, na Leonardzie raczej tego nie wychwycicie, bo tam jest ten układ płytszy. Nietoperz jest głębszy, tak? To jest najgłębszy współczynnik z wewnętrznych 886 i tutaj na tej fali CD właśnie tego typu potwierdzenie może być. Więc sobie zapamiętać, dywergencja na nietoperzu bardzo często się pojawia. Ok, jak to się ma z koncepcją Elliotta, z teorią fal Elliotta? Szybkie pytanie do Was, kto jest dobrym Elliotowcem? Kto się czuje mocny z Elliotta? Ja się nie czuję mocny z Elliotta, już mówię z góry, natomiast znam pewne stałe zależności, które mi pomagają. Natomiast jeżeli chodzi o liczenie impulsów, podfal, nadfal i tak dalej, tych układów złożonych, no jakimś orłem nie jestem. Ale widzę, są osoby, które się czują mocne z Elliotta, ok. Dobrze, spróbujmy sobie wspólnie odpowiedzieć, na której fali najczęściej pojawiają się układy harmoniczne wewnętrzne? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Oczywiście chodzi o falę drugą, prawda? Czyli jest zakończenie fali drugiej. Jak to się ma do teorii fal Elliotta? Pewnie się zastanawiacie. No, spróbujmy zobaczyć i sprawdzić, opisać to, czy początkowy kształt, czyli pierwsze dwie fale, przypominają nam troszeczkę tę strukturę, którą przed chwilą Wam pokazywałem. No, zaznaczam ją na żółto. I widzimy, że są cztery fale, czyli to, o czym mówiłem. Jest 5 punktów zaczepienia. Tu mamy pierwszy, tu mamy drugi, tu mamy trzeci, tu mamy czwarty, tu mamy piąty. Czyli co to może być? No tutaj mamy X, A, B, C i D. Jak sądzicie? Tak jak Keraj piszesz, korekta prosta. Dokładnie. Jak sądzicie, czy układ harmoniczny wewnętrzny na tej korekcie wystąpi, czyli na fali czwartej? Mogę spotkać dokładnie taki żółty pattern na tej fali czwartej, czyli troszeczkę wyżej. Znaczy, spotkać na foreksie generalnie wszystko można. Jeżeli bym powiedział, zaznaczcie taki układ, to pewnie mi taki układ znajdziecie. Dobra, kolejne pytanie, czy statystycznie taki układ często występuje? A nie, nie występuje. Dlaczego? Dlatego, że korekta czwarta ma inny kształt. Jest bardziej korektą płaską, rozciągniętą w czasie. Generalnie ja, powiem Wam tak szczerze, średnio ją lubię. Ja lubię układy na końcu fali piątej, chociaż to są agresywne wejścia i wymagające trochę doświadczenia, żeby wytrzymać układ. Tak, ja się mocno, nawet długo przekonywałem do tego, żeby te układy brać, bo skuteczność jest słabsza. Natomiast wynik robi stosunek zysku do ryzyka. No i tutaj to moje podejście matematyczne dosyć fajnie się sprawdza, więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to myślę, że te układy harmoniczne zewnętrzne pewnie z czasem też sobie omówimy, tak? To już pewnie po nowym roku, bo tak jak mówię, metodyka zagrania układu zewnętrznego różni się od tego układu wewnętrznego, ale dzisiaj o tym jeszcze nie. Tych różnic sobie nie będziemy niepotrzebnie porównywać, tak? Nie mieszajmy tego. Tyle jeśli chodzi o teorię fal Elliotta, czyli koniec fali drugiej to jest punkt D układu harmonicznego wewnętrznego, albo Gartleya, albo nietoperza. Wiadomo, ja nigdy nie wiem, ja zawsze liczę prawdopodobieństwo. Jeżeli nie taki układ i nie takie proporcje, no to ja mam w swojej palecie jeszcze pozostałe 3 układy, które z dużą precyzją powinny wypalić, tak? Powinny się zatrzymać. Oczywiście, to czy wypalą, to jest inna kwestia. Jak opisuje od strony Elliotowskiej układy na wyższych interwałach czasowych, na wyższych to znaczy H1 mocno pomniejszone, H4, D1. Poniżej Elliotta bardzo rzadko wyznaczam i generalnie już mówię z góry, że nie wchodzę bardzo w szczegóły. To znaczy nie wyznaczam tych podfal, czyli tych boksów zaznaczonych na kolor zielony. Ja wiem, że to są korekty pędzące, ja mam świadomość, że na fali trzeciej, czyli na fali najdłuższej, te korekty pędzące występują najczęściej. I to jest wiedza, która mi wystarcza, fajnie na tym korzystam, wiem, że to jest fala najsilniejsza, najbardziej dynamiczna, łączę to z korektami pędzącymi, koniec, kropka, tak? Nie wchodzę w szczegóły, nie rozpisuję fale, podfale, niższego, wyższego rzędu, nie. Generalnie upraszczam maksymalnie. Fala pierwsza, fala druga, mam nadzieję, że jest dla Was czytelnie rozpisana, czyli to, co Keraj pisałeś, I tutaj część, widzę osób, część z Was też to pisało, czyli fala druga na korekcie prostej. No ja tę korektę prostą zaznaczam kolorem żółtym. Macie oczywiście rację, tak, bo kształt fali drugiej powinien zawierać się jeszcze w dodatkowym warunku, oczywiście AB równa się CD, no jeżeli jest coś takiego, to też super, tak. Bardzo często to jest element, który potwierdza nam ogólnie korekty proste, czy nawet wewnętrzną strukturę układów harmonicznych. Fala czwarta często jest rozciągnięta w czasie, tutaj jest ten układ dosyć taki dynamiczny, nie zawsze tak bywa i ja tego nie lubię, tak? Bo niekiedy może być tak, że braknie nam wykresu, rynek jest 2 dni do przodu, a my dalej jesteśmy w takim dziwnym maraźmie i to Elliotowcy nazywają falą czwartą, tak? I opisują jakieś trójkąty złożone XAB, XAB, przepraszam, ABC, XABC, tak to się chyba nazywa. Ja w to nie wchodzę, więc tak jak mówię, fala czwarta mnie interesuje najmniej. Dobrze, czy są? Tak jak Danielu piszesz, dobrze, dzięki za korektę. W, X, Y, X, Z. Okej. Wiedziałem właśnie, że to jest taki ciąg tych znaków. Czy do tej pory jest wszystko jasne? Dajcie znać. Czyli założenia, kształt, proporcje, idea, kontekst jakby położenia. Jest ok. Dobra, lecimy dalej, bo już 28 minut minęło, a tutaj mamy jeszcze kilka ważnych zagadnień. Pytanie do wszystkich. Czy widzicie tutaj układ harmoniczny nietoperza? Ten żółty. Czy to jest dla Was układ harmoniczny nietoperza, czy nie? Inaczej, czy ten układ przypomina swoim kształtem formację nietoperza? Odpowiedzi są, widzę, podzielone, to dobrze. Mariusz napisał, że jest naciągany, zgadzam się. Jest to układ naciągany generalnie swoim kształtem i tendencją. Układ przypominał mi, czy struktura przypominała mi ten układ harmoniczny. Co było tutaj głównym potwierdzeniem pokazującym, czy dającym mi informację, że jest wyhamowanie ceny. Pytanie do Was. No bo widzę, że 886 zostało wybite. No dobrze, ale ja mam informację od rynku, że wyhamowują spadki. Po czym ja to poznaję? Dokładnie, tak jak Rafał piszesz, tak jak Mariusz piszesz, Krzysiek, okej. Czy widzicie tutaj klin zniżkujący i dywergencję, o której tak mocno mówiłem, tak Was zachęcałem do tych badań, dlatego że te dywergencje właśnie na tych głębszych układach, no na nietoperzu kapitalnie to będziecie widzieć, one są wspaniałym potwierdzeniem. One może nie są takim dobrym miejscem technicznym, bo na dywergencję zagrać jest ciężko, tak? Tutaj nie będę Was czarował, że to jest prosty układ. Nie. Rola dywergencji nie jest taka, żeby wejść w precyzję i szukać precyzji. To na dywergencji odczytujecie informacje. Albo rynek Wam daje jakąś wskazówkę i Wy umiecie ją odczytać, albo nie. No i tutaj taką wskazówką jest właśnie to wyhamowanie na dywergencji, czyli dywergencja, wiemy o co chodzi, tak? Idzie góry, tutaj dołki niby są wybijane, wszystko jest gdzieś w rejonie 786, 886. Czyli nam generalnie tutaj to położenie pasuje. Pytanie za 10 punktów. W jaki sposób rozegrać układ, który nie jest tak idealny, taki czytelny, tak jak ten na dolarze do jena? Jak zagrać w miarę bezpiecznie ze słabym stopem, z małym stopem i w miarę z bezpiecznym take profitem? Jakie są Wasze pomysły? Czyli generalnie już wiemy, że na tendencji nie szukamy precyzji. Okej, no bo wejście w pozycję ma być trochę na innym elemencie wykonane. Na jakim? Co jest takim bezpiecznym rozwiązaniem, bezpiecznym dla mnie, bezpiecznym myślę dla Was również. Albo motyw strategii spóźnionych wejść, czyli w skrócie SSW, dokładnie. Może być albo zrzucenie ceny, tak jak Rafale piszesz, i wyhamowanie. Tak, tylko ja już tutaj to podciągam troszeczkę bardziej pod agresywne wejście, bo to jest dynamiczne tąpnięcie, wyhamowanie i od razu wskakuje w pozycję. A ja chcę sobie troszeczkę poczekać. Niech ten popyt się pojawi. Zaznaczam, niech oni zrzucą jeszcze raz i mnie będzie interesowało, czy je po zrzuceniu zrobią kolejny dołek, czy nie. Bo jeżeli nie wybiją i zrobią podwójne dno, gdzieś tutaj na wysokości tego mierzenia 886, to ja mam prostą informację do tego, że stop loss, to jest bardzo ważne, co mówię teraz, albo ustawiamy poniżej podwójnego dna, tak jak Tomek piszesz, albo poniżej poziomu 100%. Zależy już od Was. Są różne szkoły, ja stosuję raz takie rozwiązanie, raz takie, w zależności od stosunku zysku do ryzyka. Co tutaj było głównym błędem moim? Zagranie, znaczy błędem po czasie, tak? Widzę, bo to było zagranie generalnie matematyczne. Albo stop, albo take profit. Czy jeżeli bym widział, że mam tak dużą cofkę na portfelu, czy bym trzymał tę cofkę, jakbym był na rynku i miał zagranie typowo intradejowe? Oczywiście, że nie. Tak? No bo no zwróćcie uwagę, to nie jest nic przyjemnego, jak mam fajny zysk. Brakło 2 pipsów i mnie cofnęli o cały zysk i wyszedłem na minus, tak? No ktoś mógłby powiedzieć, kurde, Łukasz, bez sensu to zrobiłeś. Ja mówię, okej, a to jest matematyczne zagranie. Jak ustawić take profit? Tutaj macie gotowe rozwiązanie, zapamiętajcie sobie to. Take profit pierwszy, bezpieczny, zgodnie ze statystyką, overbalance. Balans czego? Overbalance wyznaczony na podstawie rozpiętości fali BC. Co to znaczy? Biorę pod uwagę, że tutaj mamy ruch spadkowy. To jest największa korekta w tym ruchu spadkowym. Ja nie mówię w trendzie, ja mówię w ruchu spadkowym, bo generalnie ja tak definiuję rynek. Albo mam wzrostowy, albo spadkowy. A czy to jest w trendzie takim, czy takim? Z punktu widzenia tradera tak naprawdę trend ma drugorzędne znaczenie. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Natomiast ja dochodzę do takich wniosków, że to, że ktoś mówi graj z trendem i tak dalej, to jest bardzo subiektywne. Jakbym zapytał 10 traderów, jakbym zapytał Was wszystkich, tu mamy prawie 300 osób na webinarze, jaki mamy trend, to gwarantuję Wam, że część podzieli się wzrostowy, ktoś powie konsolidacja, ktoś powie spadkowy, a ktoś powie, że mamy trend każdy, tak? Bo zależy na jakiej fali. No właśnie, tutaj interesowało ustawienie tej profitu na najbardziej takim bezpiecznym, statystycznie, powtarzam, statystycznie rozwiązaniu, polegającym na tym, że górna podstawa tego niebieskiego boksa pokazuje mi układ, od którego rynek się odbija. Odbija w częstotliwości 4:1. I to jest informacja, która mi wystarczy. Nie wchodzę w Elliotta, nie wchodzę w szczegóły, nie wchodzę w zastanawianie się, czy mamy trend taki, czy inny. Po prostu ja wiem, że są stałe układy, na które rynek reaguje. I jednym z takich układów jest to i te układy wykorzystuję nie tylko do wejścia, nie tylko do informacji, ale również do ustawienia TP. TP, targetu, dzielenia pozycją. Generalnie dużo jest zastosowań, tak? Ja Wam pokazuję jedno sprawdzone, jedno z lepszych, tak? Zwróćcie uwagę, co się rynek doszedł, zrobił górny cień symboliczny i zjechał w dół. Zjechał w dół i pokazał, tutaj wchodzimy już w ten układ, czy w tematykę fraktalności, i zrobił nam układ, za chwilkę Wam powiem jak, no ale myślę, że już większość z Was się domyśla, bo to widać. Ale co będę chciał pokazać? Za chwilkę na platformie. Najpierw szybkie pytanie odnośnie spotkania traderów. Dawno nie było żadnych ankiet, dawno Was o nic nie pytałem. Puszczam dosłownie króciutką ankietę. Dajcie znać, czy ją widzicie. Pytanie, czy widzicie, czy nie. Jesteś zainteresowany spotkaniami traderów w Częstochowie. To są spotkania, które odbywają się cyklicznie i odbywać się będą cyklicznie, dlatego że jest bardzo duże zainteresowanie, raz w miesiącu. Raz w miesiącu, nie wiemy, czy to będzie koniec miesiąca, czy połowa. Raczej ostatnio tak połowa i dosyć fajna frekwencja jest, więc to będziemy się tego trzymać. Zapamiętaj sobie datę, 11 dzień grudnia. To jest ostatnie spotkanie traderów w tym roku. Mamy cały lokal dla siebie, tak więc dużo miejsca. Lokal na wyłączność, bardzo fajna miejscówka klimatyczna. Spotkania zaczynają się o godzinie 18 i trwają dokąd się da. Tak, zazwyczaj się kończą po północy, czyli takie 6 godzin. Naprawdę, uwierzcie mi, to mija tak jakby pół godziny. Tak jak mi ten webinar, szybko mija zawsze. Tak myślę, że 15 minut, a już muszę kończyć, bo za chwilę część zaawansowana i mniej więcej tak te spotkania wyglądają. Zawsze mamy rzutnik, wykresy w tle, fajne dyskusje, naprawdę super ludzie przychodzą. Tak więc polecam, zapraszam, serdecznie zapraszam 11 grudnia. Nie. Jestem zainteresowany przede wszystkim odpowiedziami nie. Dlaczego nie jesteście zainteresowani? Jeżeli możecie napisać w komentarzu, w odpowiedzi, bo tutaj jest pytanie otwarte, ja bym chciał poznać przyczynę po prostu, tak? Czy jednak odległość, czy tematyka, czy po prostu Wasz poziom zaangażowania, czy wtajemniczenia, bo też niestety, ale zdarzają się takie informacje, że, czy takie pytania, że ja jestem początkujący i tu nie wiem, czy mogę przyjechać, się czegoś nauczę, czy się trochę wstydzę tego. Nie, słuchajcie, naprawdę. Nikt nie bada was jakimś testem, czy nikt nie sprawdza, nie zadaje wam niewygodnych pytań. Tak naprawdę wszystkie pytania nam kierujecie, tak? I my staramy się pokazywać, udowadniać w pewien sposób, jak sobie upraszczać życie, tak? Jak sobie pomagać nawzajem. Więc tutaj nie ma znaczenia wasz poziom wiedzy. Jeżeli jesteście początkujący, super, przyjedźcie. Jeżeli jesteście średnio zaawansowani, przyjedźcie. Jeżeli jesteście zaawansowani i chcecie pokazać coś innego, co może być fajnym potwierdzeniem na przykład dla FIBO, jak najbardziej. Oczywiście, że wolny tutaj wszelkiego rodzaju opłaty za rezerwację lokalu, sprzęt, rzutnik i tak dalej są po naszej stronie, to tym nie przejmujcie. Ok, proszę napiszcie, bo widzę, że tutaj już 1/3 z was dała odpowiedź. Napiszcie w odpowiedzi, czy jesteście zainteresowani. Jeżeli tak, no to super, jeżeli nie, to bardzo proszę napiszcie przyczynę, bo też chciałbym znać, co jest powodem tego, że się nie pojawiacie. Ok, tutaj widzę, piszecie na czacie, że głównie odległość, Szczecin, Poznań, Katowice. Słuchajcie, no Wojtek z Katowic, wiesz ile osób z Katowic przyjeżdża, z Łodzi, z Piotrkowa. No, Katowice to jest niecała godzina, 50 minut, tak? No, okej, dobra, licząc godzinę ze znalezieniem lokalu, chociaż zazwyczaj to są w centrum, GPS cię doprowadzi bez problemu. Z Warszawy, Krzysztofie, też były 2 miesiące temu 2 czy 3 osoby, ze Szczecina były również, z Kalisza były również osoby. Spokojnie tutaj, zawsze nocleg jest w Częstochowie, nie ma problemu. Ok, widzę, że tutaj jednak odległość. Dobrze, słuchajcie, wracamy dalej do... Czy z Torunia ktoś był? Piotr pyta. Z Torunia teraz nie kojarzę, ale mogę następnym razem zapytać, bo zawsze puszczamy taką listę obecności, bo też dajemy jakieś bonusy, jakieś niespodzianki, na przykład dostęp do FxRoomu, dostęp pewnie do naszego serwisu też następnego, więc warto się pojawiać, tak, bo po prostu wiecie, znacie nasze inicjatywy jakby w takim zalążku, że tak powiem. Ale zapraszam serdecznie, 11 dzień grudnia, godzina 18, Częstochowa. Dobrze, dajcie znać, czy już widzicie z powrotem prezentację. Czy był ktoś z Krakowa? Oczywiście Wojt był z Krakowa, Michale, i wiem, że będzie więcej osób z Krakowa przyjeżdżało. Tak więc słuchaj, jeżeli chciałbyś się na przykład zabrać z kimś, to napisz na naszego maila i my załatwimy już tak, żeby może jakiś wspólny transport. Myślę, że warto pomyśleć o takich inicjatywach, raz, że taniej, wygodniej, no i fajne towarzystwo przede wszystkim. Czy z Opola? Z Opola chyba były 2 osoby. Tak więc to sama informacja. Jeżeli ktoś by potrzebował jakiegoś transportu, coś, możecie rzucić informację, rozejrzymy się, tak? Bo już troszeczkę, tak jak mówię, tych kontaktów też mamy. Dobrze, wracamy do prezentacji. Dajcie znać, czy jest już widoczna kolejny slajd. Widzicie? Jest. Dobra, lecimy dalej. Widzicie czy nie widzicie, bo dla części jest to widoczne, dla części nie. Nie widzicie, dobra, słuchajcie, zatrzymuję. Udostępniam jeszcze raz. Użyłem, wczytałem. Proszę o potwierdzenie. Widać czy nie? Możecie zobaczyć z traderów. O, jeżeli jest tylko plansza, to nie. Dobrze, to w razie zamykam wtyczkę i uruchamiam ją jeszcze raz. Dobrze, widzę, że pojawiła się informacja. Ja tutaj szybciutko to wczytuję. Mam nadzieję, że za chwilkę już w podglądzie widzę, że jest. Super. czyli ta szeroko pojęta fraktalność. Dla niektórych to słowo jest taką czarną magią, natomiast ja bym chciał pokazać, że to nie jest nic strasznego i to warto znać. Czym jest fraktalność? Fraktalność to jest układ ten sam, na który rozgrywaliśmy, natomiast w mniejszej skali czasowej. Co to znaczy? To jest to, że w początkowej fazie realizowanego układu, na przykład tego nietoperza, pojawił wam się kolejny nietoperz. Co to znaczy? Jak on wygląda? Wygląda dokładnie to samo, ma takie same proporcje, natomiast troszeczkę inne rozmiary, wiadomo, tak? Będzie mniejszy. X, A, B, B, C i D. Jest powtarzalność? Jest powtarzalność, tak jak Arti piszesz, ta analiza z taką informacją pojawiła się u nas w serwisie. Ja już wam pokazuję ten odczyt, tylko go znajdę. Proszę o momencik. Pokażę ją wam, żebyśmy sobie wszyscy dokładnie ją prześledzili. Dajcie znać, czy widzicie naszą stronę? Widzicie? Dobra, już szukamy tej analizy. Mam kilka takich pojęć, dlatego też chciałbym to usprawnić, tak, że to wiecie, że to znacie i potraficie to dobrze interpretować. Dobrze. Mamy analizy. Układ był, powiem wam, na tyle prosty, z dosyć takimi wyraźnymi wskazówkami, że no nie szło na nim stracić, tak? Nie szło na nim stracić, co to znaczy, że rynek od momentu, jak pokazaliśmy tę analizę, od razu poszedł do góry i za chwilkę zobaczycie, w którym miejscu jesteśmy. Mowa oczywiście o tej analizie. Korekta w korekcie, o tym komentarzu. Rynek dolara do jena walczy z dolną podstawą niebieskiego prostokąta overbalance, czyli powiększamy sobie analizę, sprawdzamy, gdzie jest ta dolna podstawa. No widzimy, jest przerywanym kolorem zaznaczona, jak byk, tak? Trudno tego nie zauważyć. Zielona strefa popytowa zawiera w sobie aż 3 niezależne od siebie potwierdzenia techniczne. Znowu powiększamy i sprawdzamy, gdzie jest zielona linia, zielona strefa. Co widzimy? No widzimy mierzenie FIBO, widzimy strefę popytową i widzimy wewnętrzny układ harmoniczny. Jest komentarz jak byk. Patrząc na wykresie, w mniejszej skali czasowej M30 dodatkowym potwierdzeniem są wymowne formacje światowe. Widzimy układ wewnętrzny, zaznaczony jest tym kolorem. Dlaczego to pokazujemy? Dlatego, żeby pokazać wam, czy uświadomić, że niekiedy proste potwierdzenie w postaci wewnętrznych, w postaci lokalnych formacji świecowych, wymownych formacji prowzrostowych, czyli formacji pinów, czy formacji młota, różnie nazywane, tak? Pin bary, czy formacje młota, czy nawet jakieś outside bary z dolnym cieniem, ale generalnie chodzi, tak jak Łukasz piszesz, o te długie, dolne cienie. Czy taka informacja, jak rynek mi pokazuje kilka formacji świecowych po sobie na mierzeniu 886, czy to jest dla wszystkich dobra, ważna informacja, jaką rynek wam daje w tym momencie? No mega dobra, no wyśmienita bym powiedział, tak? Jest układ w układzie, są proporcje zachowane, jest zielona strefa popytowa wyznaczona z mierzeń niezależnych od siebie. I mam potwierdzenie na zasadzie tu i teraz, Łukasz, masz wejść w pozycję. No, co się dzieje? Przechodzimy na wykres, szukamy dolara do jena, sprawdzamy, co się stało. Na czystym wykresie sobie to zróbmy. Powiększmy całość. Zlokalizujmy jeszcze raz ten układ harmoniczny. Mamy 886? Mamy 886. Mamy tąpnięcie, zwróćcie uwagę, świeca markująca jest, tak? Wyhamowanie, czy na mniejszym TF-ie formacje świecowe, zobaczmy jeszcze raz te formacje świecowe, były identnie. Zwróćcie uwagę, co się pojawia na mniejszym interwale, jeszcze to sobie powtórzymy. Widzicie dywergencję? Pytanie do wszystkich, czy widać dywergencję po tych dołkach? Jesteście w stanie wychwycić dywergencję bez wskaźnika? Macie już na tyle wprawione oko? Ok, widzę tak pół na pół. Czy to jest ważna informacja, jeżeli widzę, że są dołki wybijane i to są dołki wybijane symbolicznie o kilka pipsów? Czy to jest dla mnie wskazówka? Tak, to jest dla mnie wskazówka, że rynek robi czyszczenie stop lossów tak naprawdę raz, dwa razy. Co się dzieje? Od tego miejsca rynek zwrócił uwagę, co się stało. Z jak dużą precyzją, jak mocno odbił. Zwróćcie uwagę, tutaj odchylenie, maksymalna cofka, jaka była, to jest no, śmieszna wartość. 3 pipsy niedokładności, tak? Ale ruch jaki poszedł? Poszedł ile? Na, no zobaczmy sobie. $100, czyli 3% odchylenia. Ok, no wydaje mi się, że to jest na tyle silny argument, że tego nie trzeba jakoś tłumaczyć, to są fakty. Tak rynek reaguje na poziomy FIBO. Oczywiście nie zawsze, bo to byłoby zbyt piękne, natomiast tak naprawdę dwa takie układy na 10 i one Wam robią wynik. Nawet jeden układ na 10 i on Wam robi wynik. Przejdźmy dalej do prezentacji. Tutaj zapadły też pytania o Watch My Chart, czy był ten układ monitorowany i czy był zaznaczony na Watch My Chart w panelu tradera, no tutaj macie odpowiedź. To jest zrzut z ekranu z tego, co było zaznaczone i komentarz, jaki się pojawił. Pojawił się wyraźny komentarz z przekierowaniem na bloga, bo na blogu również to pokazaliśmy, uważamy, że to jest na tyle, czy uważaliśmy wtedy, że to była na tyle ważna informacja, że należy ją pokazać wszystkim. Natomiast ci w panelu tradera Watch My Chart zobaczyli jako pierwsi, tak, bo zobaczyli ją po prostu na żywym wykresie z zaznaczeniem tych trójkątów niebieskich, więc no, to jest ewidentna wymowa, tak? Jeżeli ja coś takiego zaznaczam, widzę, że jest strefa popytowa, o której wcześniej mówiliśmy, no to jest, wydaje nam się na tyle jasna wskazówka, że trudno tutaj, że tak powiem, coś schrzanić, tak? Bo czy zagrać shorta, no bez sensu, tak? Czy zagrać longa, no, nasuwa się samo przez się. Mocny sygnał. Ok. Zanegowany układ nietoperza. A tu widzę, że Krzysztof pyta, że Watch My Chart, gdzie to jest? Osoby zainteresowane Watch My Chart, bardzo proszę na maila wyślijcie informacje. Jeżeli jeszcze są osoby, które nie wiedzą, czym jest narzędzie Watch My Chart i czym jest panel tradera, na naszym serwisie to znajdziecie. Jak wejdziecie, jeszcze mogę Wam pokazać. Już jak jesteśmy, bo tutaj miałem serwis uruchomiony. Wchodzicie na naszą główną stronę, fiboteamschool.pl. Wchodzicie na narzędzia. Pierwsza zakładka, Watch My Chart. Wysyłam Wam na czacie. Także nie musicie już pisać na maila, wysyłam Wam na czacie. Cały opis, funkcjonalność, jak to działa, jak odczytywać powiadomienia, tam jest opisane. Natomiast jeżeli macie pytania, oczywiście piszcie, dzwońcie do mnie i no, przetestujcie sobie to, tak, bo to też sami musicie ocenić, tak? Czy warto, czy nie warto. Większość, powiem Wam, naszych ładów i tych intrajowych, i tych jednosesyjnych, średniosesyjnych jest wykonana na podstawie tego, co zaznaczamy w panelu tradera. Tak? Czy to, co wykonujemy, to, co zaznaczamy, praktycznie sami na to gramy. Jakby to nie działało, no to byśmy tego narzędzia nie uruchomili, tak? Bo no, proste. Ono ma generować dochody, ma zarabiać i ma być pomocne. Zanegowany układ harmoniczny. Zanegowany układ harmoniczny nietoperza polega na tym, że jeżeli mamy układ czterofalowy o tych proporcjach, o których ja powiedziałem wcześniej, czyli XAB, BC i D, polega to na tym, że jeżeli w punkcie D będę miał reakcję dosyć słabą, dwa razy się odbije, trzeci raz, czwarty raz, ale te odbicia są słabiutkie. Co to znaczy, że jest zanegowane? To znaczy, że ja się spodziewam tąpnięcia w dół. Tąpnięcia w dół, czyli ja będę chciał na tym tąpnięciu zarobić. Tak? Ja będę chciał tutaj uderzyć shorta. Ktoś powie, no jak, ale na dołku będziesz, Łukasz, chciał zagrać shorta? Ja mówię na dołku, ale z przymierzeniem się na układ, który może być częścią czegoś większego. Dajcie znać, czy wiecie, co mam na myśli. Jak sądzicie, o czym mówię? Przypominam poziomy. 8, 8, 6. Tutaj jest początek mierzenia. No, widzę, że tutaj już wychwytujecie. Krzyś pyta, czym jest WLT, wewnętrzna linia trendu. Czy może być układ harmoniczny zewnętrzny? Oczywiście. Jeżeli by to nie było częścią tego, o czym mówię, no to ja bym nie miał takich pozycji. Tak? Ja tutaj może źle to narysowałem, bo wygląda tak, jakby punkt D był na wysokości punktu X. Absolutnie nie, on jest wyżej, on musi być powyżej. Tak? I mnie tutaj interesuje oczywiście 127,2. 127,2. I ja wtedy wiem, że mam tyle miejsca do tych spadków. No, zobaczcie najlepiej, jak wygląda w praktyce, tak? Na żywym rynku. Tutaj mamy kapitalny przykład, ostatni. Nie trzeba tego jakoś szukać, to występuje na rynku. Zobaczcie kreskę jednogodzinową na złocie. Jednogodzinową na złocie i ilość testów, zaznaczam to strzałkami, ilość testów w rejonie 886. Zwróćcie uwagę, ile razy rynek przetestował poziom. Często, prawda? Co się dzieje? Jest wybicie, ja Wam to zaznaczam, żebyście ten motyw tutaj dobrze wychwycili. Jest wybicie 886. Zaznaczam dosyć taką pogrubienią, żeby wszyscy to widzieli, niebieską. Jest wybicie, jest retest, ale gdzie ten retest jest? Do poziomu 886. I zwróćcie uwagę, ile miejsca tego swobodnego obszaru, o którym powiedziałem, mamy. Jak ja to określam? Określam to na zasadzie różnicy pomiędzy jednym współczynnikiem FIBA a kolejnym. Pomiędzy 886 a 127,2. Ja po prostu widzę, ile rynek ma jeszcze miejsca do wypełnienia, ile może sobie spokojnie spadać, bo mnie interesuje tak naprawdę zatargetowanie gdzie? No oczywiście na tym poziomie, gdzie się prawdopodobnie cena zatrzyma lub zareaguje. Co się stało na złocie? Zobaczcie. Lekko przebili, ok, ja mówię, że nie, to nie był łatwy układ do wytrzymania, tak, tego longa na złocie. Natomiast co się stało statystycznie, jak doszedł, zaczął konsolidować i wystrzelił, tak, do góry. Mnie nie interesuje ten wystrzał, mnie interesuje zebranie, szybkie zebranie ruchu pomiędzy poziomami FIBO. To też sobie musicie przećwiczyć, bo to jest, ja do tych układów alternatywnych doszedłem, żeby Was nie skłamać, po 18 miesiącach. Ja przez ponad rok, półtora roku miałem duży problem z tymi układami, które mi nie wychodziły. Ja mówię, kurczę, widzę, że jest układ, widzę, że on się łamie, następuje silny ruch. I dlaczego ja w nim nie jestem? Nie miałem pomysłu na zagranie, tak? To jest jeden z tych pomysłów. Nie wiedziałem, jak zatargetować, czy na ostatnim dnie, czy może jeszcze jakiś zewnętrzny mierzyć, a rozwiązanie przyszło samo. To jest chyba najprostszy model z układów harmonicznych wewnętrznych, głównie wewnętrznych, tak? Ile mam swobodnego obszaru do zatargetowania? Następny poziom FIBO, proste. Albo inaczej, pierwszy zewnętrzny poziom FIBO. Jaki? 127,2. Ja nie używam 113, 128. Nie mówię, że on jest zły, po prostu ja tego nie używam. Używam dla mnie poziom, który jest statystycznie mocniejszy, 127,2. W ten sposób odczytuję różnicę, tak? To jest ta niebieska linia, czyli różnica między jednym poziomem FIBO a kolejnym. Tyle wiem, że z miejsca do spadków ja ten ruch w większości będę chciał wziąć. Oczywiście nie zawsze, tak? Ale to jest mój pomysł na to, potem jak ustawić stosunek zysku do ryzyka, jak wejść w pozycję, ile mogę wytrzymać, gdzie się może cena zatrzymać, to i tak mi daje bardzo dużo informacji, które odczytuję, które wiem, ale to jak ja to rozegram, jak będę dzielił pozycję, czy spiramiduję, czy nie, no to już jest temat na inny webinar, tak? No nie wszystko naraz. Tutaj Wam pokazuję pewien taki schemat, stały schemat, który działa i co jest ważne, reakcja i dynamika tego zejścia jest zazwyczaj bardzo duża. I to jest ten element, który, z którym, tak jak mówię Wam na początku, miałem problem, że ja widziałem układy, one się sfailowały, to znaczy zostały zanegowane czy wybite. Ja mówię, kurczę, występuje dosyć silny ruch po tym. Jak na tym ruchu silnym zarobić? No, to jest jeden z pomysłów. Bo ja jestem w stanie określić, jak głęboki ten ruch silny, ten konkretny wyrzut będzie. Odczytuję to z różnicy po poziomach. Ok. Wracamy do prezentacji. Tutaj pomalutku się zbliżamy już do końca. Są jakieś pytania do dzisiejszego tematu, do dzisiejszego układu nietoperza? Wszystkie, można powiedzieć, takie podstawowe założenia i nie tylko podstawowe, bo troszeczkę Elliotta wrzuciliśmy, troszeczkę wrzuciliśmy tych układów opartych na fraktalności, czyli wyższego, niższego rzędu, to już sobie musicie przećwiczyć, co Wam bardziej pasuje. Specjalnie pokazałem układ, który nie jest taki idealny, taki precyzyjny. No, też takie występują, też musimy się jakby nauczyć tego rozgrywać. jest to, Marcin, pytasz, zależy od portfela. Ja nie mam czegoś takiego jak jeden portfel i przysłowiowe 3%. Nie. Więc na dużym depozycie daje bardzo mało, natomiast na agresywnych nawet 40-50%. Czy ktoś może powiedzieć, że to jest bardzo dużo? No okej, to zależy od money managementu, od mojego portfela, że tak powiem, który sobie dzielę na różnych brokerów i na różne kwoty. Ale to też ciężko tak w jednym zdaniu teraz to określić. Czy zanegowany układ nietoperza nie ma nazwy? Tak. Ja go nazywam sfailowanym, tak, z angielskiego, bo kiedyś tam mailowałem z rosyjskim traderem, który używaliśmy tej nazwy i tak mi zostało, powiedzmy. Tutaj piszecie z kim? Z twórcą Zupa, takiego wskaźnika, który no, jest naprawdę dużym takim kombajnem forexowym, jeśli chodzi o indykator. No, między innymi też zaimplementował nasz demoniczny Leonarda, tak więc w pewien sposób się przyczyniliśmy do rozwoju harmonic tradingu właśnie tak bardziej gdzieś tam na zachodzie, bo też widzieliśmy, że już w Stanach go używają i tak dalej, to jest też fajne. Czy w grudniu będzie wtorek advance? Oczywiście, że będzie. Już Wam wysyłam linka. Za chwilkę zaczynamy. Prosicie jeszcze o informację o zakres tematyczny. Już Wam to wrzucam. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie tutaj, widzę w kwestii brokerów, jakieś takie kwestie techniczne. Bardzo proszę takie pytania na maila. Proszę, Paweł, na maila, czym się kierować przy wyborze brokera, bo to też jest, mamy całą listę. Jeżeli generalnie jesteście zainteresowani tego typu poznaniem, tak, jakie kryteria, czym się kierować przy wyborze brokera, na co zwracać uwagę, co jest mniej ważne, czym kuszą, co zachęcają i tak dalej, czy te bonusy się opłacają, piszcie, tak, bo to zależy u kogo, naprawdę. To nie ma tak, że broker X jest lepszy od brokera Y. Nieprawda, ktoś jest lepszy zawsze w czymś, a ktoś jest gorszy zawsze w czymś. To też jest, że tak powiem, w zależności od tego, co jest w danym momencie publikowane. Interesują Was informacje na temat brokerów? Piszcie do nas na maila. Tutaj jeszcze padła informacja, pytanie właściwie, czy jaki jest zakres tematyczny dzisiaj spotkań grudniowych. Oczywiście można jeszcze do nas dołączyć. Zaczynamy za 5 minut, dokładnie Łukasz zaczyna i my robimy potem, ja robię część merytoryczną, już taką typową, jeśli chodzi o zakres tematyczny, od 21, czyli w tym schemacie. Zostajemy. Ostatnio bardzo fajne komentarze wrzucaliście, że Wam się podoba taki podział, gdzie prowadzimy razem, więc jak najbardziej przy tym zostajemy. Okej, słuchajcie, 20 wybiła, myślę, że pomalutku kończymy. Jeżeli chcecie jakieś informacje na temat brokerów, to bardzo proszę piszcie na maila, ja tego maila Wam też wysyłam teraz. kontakt@fiboteamschool.pl. Jeżeli chcecie te kryteria, na co zwracać uwagę, co jest ważne, co jest mniej ważne, to my Wam wyślemy. Mamy taką gotową listę, więc nawiążcie po prostu, że do tego, co Łukasz mówił dzisiaj na webinarze, potrzebujecie te kryteria, wysyłamy Wam w odpowiedzi. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, to bardzo proszę. My się przełączamy już na pokój zaawansowany. Dzięki za dzisiejsze spotkanie, dzięki za fajną dyskusję na czacie. Zapraszam Was serdecznie. Pamiętajcie, 11 dzień grudnia, Częstochowa, 18. Zaczynamy spotkanie traderów. No my się słyszymy za tydzień na następnym webinarze o 19 i za chwilkę o godzinie 25 zaczynamy. Trzymajcie się, cześć!